potrzeba stu. Tam kilku nas wystarczy, to proste jest jak drut. Bo wszak nie może być inaczej, pingiel, kawał, numer, szpas. To żywioł dla każdego z nas, my spełniamy każdą chęć. U nas dwa i dwa to pięć. Łebski Harry. Kocie popołudnie. Ruszyłbyś się, Harry? Chciałbym przyciąć różę. Nie dadzą się wyspać. Ojej, przyciąłem za bardzo. Jednej róży będzie zimno. Iggy, pamiętałeś, by zdjąć z drzewa swoją huśtawkę? Pewnie, że tak, babciu. To dobrze. Z rana przyjadą robotnicy, żeby przyciąć wszystkie drzewa w okolicy. Przyciąć drzewa? Nie mogą nam tego zrobić! Nie! Nie damy, nie pozwolimy! Nie damy, nie pozwolimy! Nie damy, nie pozwolimy! Jesteśmy gotowi, Harry. Dzieciaki, zejdźcie z drogi! Jesteśmy tu po to, by bronić naszych drzew! Bronić naszych drzew! Bronić naszych drzew! Enże, chcecie nam utrudniać? Ruszycie się czy nie? Teraz! Wynocha! 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 Dobra? Sami chcieliście! Naprzód! Nie tak szybko! To ich powstrzyma. Czekaj, wracaj! Dopnę swego, jak zwykle. Uważaj! Czyżby to były moje ostatnie choć chwile? Centrala, mówi szef ekipy A7. Mamy kłopoty! Słyszysz, mój drogi, ten okropny hałas? To pewnie robotnicy. Mogliby zachowywać się ciszej. Jak tak można budzić ludzi z samego rana? To on! Bronimy naszych drzew! Bronimy! Zakłócacie działalność służb miejskich i marnujecie pieniądze podatników. Lepiej będzie, jak się rozejdziecie. Wzywam centralę. Czekamy na posiłki. Mamy tu niebezpiecznego kota.
nie numer dwa. Pożegnaj się ze swoją nogawką, draniu. A my bierzemy tego drugiego. Okrążyć ich. Zwariowałeś, okrążyć, jest nas tylko dwóch. Chodź, naiwniaku. Z miłą chęcią. To wezwij, jeśli jesteś taki mocny! Pozwólcie, że też się w to włączę! Wygląda na to, że są uparci! Nie boimy się! Nie boimy się! Nie boimy się! Nie boimy się! Czy są uzbrojeni? Wie ktoś? Uwaga, uwaga! Apeluję do rozrabiających! Tu szef policji! Ostrzegam was! Łamiecie prawo! Powtarzam! Łamiecie prawo! Wracajcie do domu! Wracajcie do domu! Nie ustępują, szefie! Zabierajmy się stąd! Lećmy po burmistrza! Próbujemy powstrzymać tych drani przed zniszczeniem naszej okolicy! Wielkie nieba! Czy oni nie mają w zwyczaju ostrzegać spokojnych ludzi przed końcem świata? Dobrze, że pan jest, panie burmistrzu! Szykuje się niezła zawierucha! No, dzieci, nasza ekipa chce po prostu przyciąć niektóre gałęzie. To będzie z pożytkiem dla drzew. Coś w rodzaju strzyżenia. My chcemy tylko... Co? Chcecie się poddać? Dobra, wezwać brygadę specjalną. Na co czekacie? Usunąć ich! O, przyjechała telewizja. Zatrzymajcie się! Stójcie! Oto i on. Zechcesz nam powiedzieć, co tu się dzieje? Telewizji? Rany, jasne! Przekazujemy bezpośrednią relację z miejsca poważnych starć tutejszych mieszkańców z policją. Przeciw czemu protestujecie? My wcale nie protestujemy. Chcemy tylko, żeby zostawiono nasze drzewa w spokoju. Podobno jesteście uzbrojeni, to prawda? Uzbrojeni? Pewnie. Naszą bronią są pięści. Panie burmistrzu, gubernator na linii. Pan gubernator, tak, słucham. Czym mogę służyć? Tak, oczywiście, to znaczy nie, i właśnie przyjechała telewizja i rozumiem, no, dziękuję panie gubernatorze. To była relacja na żywo, teraz łączymy się ze studiem. No więc dobrze, kto tu jest przywódcą? Oto on. Kot? Ale ja przecież nie mogę negocjować z... Czy moglibyśmy porozmawiać na osobności? Oczywiście. Pragnę poinformować, że problem jest rozwiązany. Myślisz, Harry? Jeszcze tylko z prawej strony, ale tylko troszeczkę. W porządku, troszeczkę.
I tak ulice są znowu spokojne, a drzewa bezpieczne. Dzięki haremu i jego przyjaciołom. Wiesz, Harry, bardzo ładnie wypadłeś w telewizji. Dzięki raz, rabiaka. Jutro, kto wie? Senator Harry? Gubernator Harry? A może nawet jego królewska wysokość?